Łysinę trochę tutaj za kola, te sprawy. Ten odcinek się uda? Nie, chyba nie. Dobra, zobaczymy. Witajcie kochani, odcinek warsztatowy, troszkę nietypowy, ponieważ dostaliśmy list do redakcji. Przeczytam wam jego treść. Kochana redakcjo, jako wasz wieloletni czytelnik, wierny fan i miłośnik motocykli, zwracam się z prośbą o pomoc. Jestem szczęśliwym posiadaczem motocykla Yamaha FZR1000. Jest ze mną od wielu lat i traktuję go jak członka rodziny. Niestety, przez ostatnie 5 lat motocykl stał zamknięty w piwnicy. Sytuacja rodzinna i praca nie pozwoliły mi na jazdę. Teraz, kiedy już udało się wydostać motocykl z zamknięcia, chciałbym was poprosić o pomoc w ponownym przywróceniu go do życia. Z poważaniem, Jarek. No i tak, muszę się z kimś naradzić, sam ze sobą raczej nie dam rady, ale mam ze sobą Kamila, który to nagrywa. Kamil, jakie jest twoje zdanie? Robimy ten sprzęt? Ja to bym tego nie robił. A dlaczego? A znasz kogoś, kto przez 5 lat trzymał członka rodziny w piwnicy w zamknięciu? W sumie masz rację. Po tym fajnym liście od naszego czytelnika nie mogliśmy odmówić mu pomocy przy jego motocyklu. Powiem wam tak. Od czego zacząć, jeżeli spotkacie się z takim przypadkiem jak ten? Motocykl 5 lat stał, nie znamy warunków, w jakich stał. Wiemy, że gdzieś był w piwnicy. Nie wiadomo, piwnica, garaż, nieistotne. Przy poprzednim filmie zwróciliście uwagę, że motocykl nie był do końca umyty. W tym wypadku nie był w ogóle myty. I to jest zamierzone. To znaczy, to taki był mój cel. Jeżeli zastanawiacie się czemu, chcę zobaczyć, w jakich stał warunkach. Trochę mi podpowie właśnie jego wygląd przed umyciem. I ja zawsze podchodziłem do tematu czyszczenia w taki troszkę sposób, może... Oglądacie wyścigi MotoGP, czasami są tam takie przerywniki, jak motocykle są przygotowane, czyszczone, rozbierane. Tam jest tak, że one są czyszczone po prostu w elementach. Czyli każdy element jest zdejmowany, myty w wannie specjalnym preparatem, jaki jest do tego przeznaczony, potem jest to składane. To nie jest tak, że ktoś bierze myjkę ciśnieniową, cały motocykl leci pianą, a potem go myje. I w tym wypadku, jeżeli traficie na motocykl, który miał jakąś przeszłość, nie wiecie ile czasu stał i na pierwszy rzut oka nie widać, żeby był wyciągnięty z bagna, nie trafił do kraju za granicy w postaci z Anglii czy ze Stanów Zjednoczonych, przypływając za statkiem, tylko ewidentnie przyjechał w kontenerze, nie wiem, trafił jakoś do nas, to możemy założyć, że oględziny takie pozwolą nam ocenić, czy coś może być poważnego, czy nie. I teraz po co nam to jest potrzebne? Oznaki korozji, czyli motocykl stał na dworzu, gdyby tak było, mamy większe szanse, że więcej rzeczy mogło ulec uszkodzeniu. Jeżeli motocykl tak jak tu wygląda na po prostu zakurzony, ale nie widać, żeby był zardzewiały, ani łańcuch, który w tym wypadku dziwo powinien przyjąć jakąś korozję, ale był nasmarowany i nie ma śladów, tarcze hamulcowe mają lekki nalot, ale dosłownie minimalny, co świadczy o tym, że motocykl stał w suchym miejscu. I to już jest dla nas ważna informacja. Dalej, podczas rozbierania tego motocykla, będziemy zwracali uwagę na elementy silnika, układu chłodzenia, czy hamulcowego, czy gdzieś tam nie zauważymy jakichś wycieków, czy zaschniętych takich śladów. Na przykład płyn chłodniczy pozostawia często taki nalocik. Jak wyschnie, jest taki chropowaty nalot właśnie na przewodach, czy gdzieś na elementach łączeniowych, co może świadczyć o tym, że jeżeli motocykl uda nam się odpalić i będzie on działał, to wtedy na takie miejsca trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście to wszystko wyczyścimy w międzyczasie. Żeby wiedzieć, czy motocykl będzie wart uratowania, to należy też rozważyć. Trzeba sprawdzić jego stan, oprócz stanu ogólnego, stan silnika. I to jest według mnie coś, od czego trzeba zacząć całą operację. Ja wiem, że sam motocykl może być dla nas członkiem rodziny, może być dla nas bezcenny i będziecie go chcieli ratować za wszelką cenę, tylko
ważna rzecz. Ja podchodzę do tego jako do motocykla, który dostarczył nam czytelnik i on chce, żeby go uruchomić. Tylko teraz jest kwestia taka. Czy ten silnik po tak długim staniu bez problemu nam odpali i jak to zrobić, żeby go nie uszkodzić przy samej próbie odpalenia? No i tak już tu widzimy ślady, jakieś zapocenia, może zacieki. Wąż od chłodnicy. Raczej nie ma śladów płynu chłodniczego. To jest takie dosyć tłuste, klejące coś. Prawdopodobnie wyciek z oleju. Chłodnicę zobaczymy dokładniej, jak dalej rozbierzemy. Ale taki przewód do układu chłodzenia, on nie jest olejoodporny, więc jak dostanie właśnie takiego, co prawda w niedużej ilości oleju, więc jeszcze tu mu się pewnie nic nie stało, natomiast od większej ilości oleju on będzie puchł, będzie robił się taki gruby, miękki i ogólnie nie będzie się nadawał do niczego. Mówiłem Wam o nalocie, jaki zostawia płyn chłodniczy. Na przewodach gumowych tu go nie widać, ale to coś, co widzicie, taki biały, taki nalot, takie utlenienie, to często jest właśnie oznaką, że gdzieś wydostaje się minimalnie płyn chłodniczy. W tym wypadku to może być również utlenienie się materiału i tak zwana korozja, tylko że nie w kolorze rdzawym, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że korozja to musi być akurat ruda ze względu na żelazo. Natomiast taki nalot może być też formą utleniania. Zdejmujemy zbiornik paliwa. I wszystko dzieje się jak na tych filmach miłośników renowacji i tak dalej, gdzie za dotknięciem klucza śrubki odkręcają się same. Możecie w to nie wierzyć. Wszyscy, którzy robią cokolwiek przy sprzętach, wiedzą, że to wcale nie jest takie proste. A dzieje się to tak, ponieważ już wcześniej tą śrubę luzowałem i dlatego tak wszystko ładnie i prosto idzie. Jak łatwo się odkręca. Coś niesamowitego. No w ogóle nic, tylko rozbierać motocykle. Nie, tak prawdę powiedziawszy, stare konstrukcje japońskie najczęściej miały materiały, jeżeli nie było, jak to mówią, nasi tu byli i nie pozmieniali jakichś elementów, to najczęściej to się rozbiera tak jak trzeba i bierzemy, można powiedzieć, jeden, dwa klucze, jesteśmy w stanie zdejmować owiewki bez problemów. Natomiast jeżeli już ktoś tutaj grzebał i zgubił jedną śrubkę, potem drugą, potem trzecią, to okazuje się, że musicie mieć komplet kluczy, żeby w ogóle zdjąć jedną owiewkę. No ale cóż, takie życie mechanika, tak? Albo redaktora ścigacza. O Jezu, nie no, śmieję się. Nosimy to do góry. I co widzimy? Co musimy tu rozebrać? Na pewno musimy odpiąć wtyczkę od wskaźnika poziomu paliwa. To jest odpowietrzenie i na samym dole mamy rurkę już paliwową. Zaraz muszę się do niej dostać. Muszę sobie tak kombinerki człowieka włapię. Zbiornik zdjęty. A tu już nie odkręcałem, nie luzowałem, a zobaczcie, nawet się da odkręcić. No, a tu mamy odmę. Taki element, odpowietrzenie skrzyni korbowej. Będę Wam o tym mówił, jak będę opowiadał o tematach smarowania w silniku. Natomiast to musi być przede wszystkim drożne. Jak takie coś rozbieracie, to fajnie jest zdjąć całą tą rurkę i sprawdzić, lepiej ją wyczyścić. Można użyć do tego na przykład brake cleanera albo carbu cleanera. Ja na przykład mam taki pod ręką, zawsze gdzieś trzymam, żeby gdzieś tam psiknąć, przeczyścić. Tylko czyścić będziemy później. Na razie rozbierzemy, a potem będziemy po kolei czyścić. Jak w MotoGP, pamiętajcie. Dobra, airbox.
Fit powietrza pewnie będzie do wymiany. Na razie nie będziemy go oglądać. Mamy gaźniki. Wyglądają całkiem fajnie. Nawet linki chodzą, to można było sprawdzić. Tu jest jakaś elektryka. Też na razie wszystko wygląda, że nie ma jakichś przeróbek. Fajnie jest to też obejrzeć, czy ktoś gdzieś czegoś nie zrobił. Tu jest jakaś złączka nieoryginalna. Tak, cała reszta wygląda ok. Tu jest druga. Są dwie, ale nic strasznego. Dobrze. I tak, ostatnia świeca. Wykręcona. Odkładamy. I co dalej? Dobraliśmy się do miejsca w silniku, gdzie fajnie byłoby nam, gdyby się nam udało zajrzeć i gdybyśmy mieli taką małą kamerkę, teraz to nie jest żaden problem, moglibyśmy obejrzeć, jak wyglądają tłoki, jak wyglądają gładzie cylindrów, czy nie ma tam żadnego zalegającego oleju, czy nie ma tam jakiegoś płynu, cokolwiek. Natomiast powiedzmy, że nie mamy tej kamery, mamy garaż i tylko narzędzia. No więc co dalej? Dalej zobaczymy, czy silnik się obraca. Nie wiemy, co dzieje się z tłokami, z pierścieniami, ile czasu silnik nie pracował. Oczywiście tu właściciel powiedział, że 5 lat stał. Czy tylko stał, czy jednak coś z nim robił, nie wiadomo. Co ja polecam? Polecam zalać silnik jakimś środkiem, który ewentualnie rozpuści nam nagar, czy sprawi, że płynie między pierścienie tłokowe i rozpuści jakieś tam zalegające nieczystości, czy nawet zapobiegnie przywarciu poprzez korozję, żeby pierścienie nie trzymały się w tym momencie gładzi cylindrów. Co możemy do tego użyć? Na przykład środek motula do czyszczenia silników do płukanki, czyli coś, co służy nam do dolania do oleju, gdy wymieniamy po prostu olej i chcemy, żeby właśnie jakieś tam nieczystości, nagary różne z silnika zostały wypłukane, czyli tak zwana płukanka. W tym wypadku posłuży nam ona do tego, żeby rozpuścić ewentualny nagar, który pozostał tam. Co jeszcze możemy do tego użyć? Zobaczcie, jeżeli mamy trudno dostępne miejsce, żeby wlać płyn, który nam ma rozpuścić właśnie nagar, w tym wypadku musielibyśmy posłużyć się jakimś lejkiem, rurką, czymś takim, żeby wlać tamtą płukankę. Akurat w tym silniku, bo w innym może mieć dostęp bardzo dobry. To na przykład ten CarbuClean ma taką końcówkę wymienną z rureczką. Zamieniamy i wpsikujemy. Tu już bez problemu możecie lać, jak to mówią, pod korek, czyli aż wypłynie górą. I co będzie, co się dalej stanie? Stanie się tak, że jeżeli nie ma tam nagaru, znaczy zawsze jakiś jest, ale jeżeli na przykład w tym wypadku nawet ten silnik jest czysty i się obracał, żadna krzywda mu się nie stanie, ten środek spłynie nam poprzez gładzie, dostanie się do oleju, który mamy w misce olejowej. Olej i tak wymieniamy, więc nie musimy się stresować, że te zabrudzenia gdzieś tam spłyną, nawet lepiej, bo po prostu one sobie spłyną, jeszcze dodatkowo gdzieś tam obciekając ten środek wyczyści nam tak chociażby dół silnika, chociaż w niedużym stopniu, bo oczywiście płukanka działa lepiej, ponieważ na silniku odpalonym ten cały proces się odbywa. W tym wypadku chodzi nam głównie o pierścienie i o tłoki i to ma spełnić swoje zadanie. Środek wlany, odczekaliśmy godzinę, myślę, że możemy zacząć próbę kręcenia silnikiem. Jak teraz ten silnik obrócić? Powiem Wam tak, jeżeli macie podejście gdzieś, żeby obrócić go kluczem, super, w tym wypadku takiego podejścia nie mamy, więc będziemy obracali kołem. Wrzucamy bieg, mamy wrzucony bieg. Kręcimy kołem i patrzymy, co się dzieje. To jest dobry znak. Nie użyłem wcale dużej siły i już silnik się obrócił. Więc mamy
mamy możliwość pokręcić nim troszkę, żeby wszystko nam się tam ruszyło. Przy okazji środek, który wlaliśmy, spokojnie spłynie sobie na dół silnika. Nie musimy tak kręcić długo. Tyle wystarczy. Na tyle, ile byłem w stanie go obrócić, czyli na pewno już zrobił nie jeden obrót, dzięki czemu wiem, że nie jest zablokowany. Jakiś drobny sukces jest. Jeszcze nie możemy nazwać tego sukcesem, że na pewno wszystko będzie z nim w porządku, ale powiedzmy małymi kroczkami do przodu. Słuchajcie, do przedstawienia niektórych rzeczy, o których mówiłem w filmie, wezwałem do pomocy Pawła Trelę. Paweł jest wielokrotnym mistrzem Polski w driftingu, czyli w jeździe samochodem. To może nie jest nic wspólnego z motocyklami, natomiast ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o wszelkie tematy motoryzacyjne i silnikowe. I myślę, że na niejednym silniku zjadł zęby, pewnie nawet nie swoje. Ale oprócz tego Paweł jest również wykładowcą w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej, UTH, także ja serdecznie zapraszam. A poza jeżdżeniem, no to mam swój warsztat, gdzie przygotowuję samochody do sportu od w sumie 20 paru lat. Dzisiaj rozkręcamy motocykle, ja z motocyklami, tak jak Paweł powiedział, mam niewiele wspólnego, ale wiem, że jakbym się mocno wkręcił, jakbym na nich jeździł, więc nie zaczynam, bo wiem, jakby się to skończyło, także Pawcio, o co chodzi? Już, tłumaczę. Powiedz, jakbyś tak w przystępny sposób powiedział, co to może znaczyć, że silnik stoi? Na przykład ten motocykl, który tutaj mamy, stał 5 lat. Nie wiemy, czy ten silnik się kręci. Bezpiecznie już go, oczywiście, my już go bezpiecznie ruszyliśmy, ale na przykład takie podstawowy temat stanie silnika, czyli co jest, jak na przykład pierścienie będą stały na tłoku i ewentualnie pierścienie, nie wiem, będą jakby to powiedzieć, zespolą się z cylindrem, czyli że po prostu wszystko stanie, jak to byś dobrze wytłumaczył. Wyobraź sobie, że mówisz do swoich studentów, mamy, nie wiem. Mamy jakąś pomoc dydaktyczną? Mamy tłok. Mamy tłok, który miał jakieś przygody Tłok postanowił wyjść strasznie podziubany, tak. Natomiast mamy właśnie pierścienie. Widać, że one nawet w miarę, on upadł parę razy, dlatego się ruszyły, bo jeszcze rano nie chodziły, nie? Ale o co chodzi? No teraz jak widać, pierścień jest sprężysty, ten tłok mamy włożony do cylindra, pierścień się rozpręża tak, żeby uszczelnić tą szparkę, którą mamy, powiedzmy tą szczelinę, którą mamy między tłokiem a cylindrem. No szczelina musi być, bo inaczej po prostu tłok by się zatarł w cylindrze. I zadaniem właśnie pierścieni jest uszczelnienie tej przestrzeni między tłokiem a cylindrem. Jeżeli te pierścienie są zapieczone, bo na przykład silnik bierze, nie wiem, dużo oleju albo ma jakieś tam przedmuchy, nawet powiedzmy na jakichś tam uszczelniaczach zaworowych, czy z góry, czy z dołu dostaje się właśnie olej, który w wyniku temperatury, w wyniku spalania mieszanki paliwowo-powietrznej również nam się spala. Powstaje nagar, jak tego nagaru mamy dużo, wchodzi to właśnie w te wszystkie szczeliny tutaj między pierścieniem a półkami na tłoku, no i to nam się wszystko zapieka, pierścień przestaje sprężynować, uszczelniać, w związku z czym mamy jeszcze więcej nagaru, o, silnik bierze jeszcze więcej oleju. I to jeżeli chodzi powiedzmy o zużycie takiego silnika, no bo jak najbardziej taki silnik, jeżeli na przykład czy taki, czy silnik samochodowy, jak będzie nam stał pod chmurką parę lat, no to też może na przykład cylindry mogą nam skorodować, w związku z czym też te pierścienie, no jak go ruszymy, o ile go będziemy w ogóle w stanie ruszyć, typu zawał korbowy, założymy, nie wiem, klucz, czy jakoś tam na biegu to przepchnąć wszystko. Jeżeli w ogóle się uda ruszyć, no to pierścienie jest spora szansa, że nam się uszkodzą, no bo jeżeli cylinder jest porzewiały, ma nalot z jakiejś tam rdzy, to te pierścienie nam porysuje. Dodatkowo pierścień ściągający jakieś tam te kawałki tej rdzy, tego wszystkiego, tego całego nalotu takiego rdzawego spowoduje to, że ten nalot nam się powbija znowu między tłok aluminiowy a cylinder i będzie nam to wszystko rysowało, więc najlepiej, jeżeli mamy taki silnik, którego nie znamy powiedzmy pochodzenia, no to wlać coś z góry, jakąś tam chemię, żeby no my wlewaliśmy, się pozbyć jakichś tam my wlewaliśmy brudów, środek nalotów. Właśnie taki do motulowy. Płukankę motulową, ale działa na tej samej zasadzie właśnie, żeby ruszyć, żeby ten nagar troszkę rozpuścić. No, jeżeli, wiadomo, no jeżeli to nie będą jakieś tam wżery w cylindrze, no to może taki silnik uratujemy, jak będą wżery, no to co, rozbieramy i robimy remont. No. Zakładamy, że nie będziemy remontować, bo może to wszystko ruszy, akurat w tym wypadku obróciliśmy kołem, zaleliśmy wcześniej silnik, ruszyło.
Pierścienie mam nadzieję, że też będą działały. Całe szczęście on chyba nie stał pod chmurką, tylko był zamknięty w piwnicy i raczej nie było mokro. Ale właśnie, jakby stał pod chmurką i zakładamy taką angielską pogodę, dużo deszczu, wilgoć i tak dalej. Czy nawet taki silnik nieodpalany i powiedzmy nie to, żeby ktoś z niego wlał wodę, ale jak się taka woda na przykład może do tego silnika dostać, bo na pewno gdzieś ta korozja musiała powstać, więc też wilgoć musiała się dostać. Jak wiadomo, silnik nie jest szczelny, tak? No ma powiedzmy swoje zawory, sące wydechowe, no ale te, no, raczej nie udało się tak ustawić tego silnika, żeby było wszystko pozamykane. Więc przez kanały, przez wydech sobie wilgoć wchodzi, tak samo od strony powiedzmy filtra powietrza, od strony kanałów sących, wilgoć sobie wchodzi gdzieś tam do środka tego silnika, tak samo już abstrahując powiedzmy od komory spalania, no ale tak samo wchodzi, załóżmy przez odpowietrzenie silnika, czyli nie wiem, przez odmę, korek, jeżeli nie był zakręcony w lewo oleju. I tak samo wałki nam mogą skorodować, tak samo powiedzmy właśnie gładzie cylindrów nam mogą skorodować, pierścienie. Nie wiem, jakieś tam no szklanki, powiedzmy to już nie za bardzo, bo z reguły szklanka jest w takim położeniu, że ten olej jakoś na niej zostaje, więc rzadko się zdarza, no chyba, że faktycznie stał gdzieś tam sobie na zewnątrz i nieprzykryty, nie wiem, jeszcze świece wykręcone, to już w ogóle Armagedon, no bo wszystko wpada z góry i po prostu namarnieje, także najlepiej jak wiemy, że taki silnik na przykład będziemy sobie gdzieś tam nie używać przez dłuższy okres, no to fajnie jest wykręcić świecę, wlać powiedzmy parę setek oleju na każdy garnek, zakręcić tym silnikiem, żeby się ten olej rozlał po gładzi cylindrów, żeby właśnie wpłynął sobie gdzieś tam w pierścienie i jest spora szansa, że tak zabezpieczony silnik po prostu nam dłużej bez uszczerbku będzie mógł być magazynowany. No. Czyli to jest w przypadku, kiedy mamy zamiar zamknąć pojazd na dłuższy czas, troszkę jak w sarkofagu, i żeby go w jakiś sposób ochronić, zalać, nawet można powiedzieć pod korek, jeżeli chodzi o świecę, czymś i później no, tylko pamiętać, dokładnie, żeby go nie próbować odpalać bez ewentualnego wykręcenia tych świec, bo może być przygoda, no, tak. Jak wlejemy za dużo towaru, no to możemy pogiąć korby, jeżeli mamy jakiś tam mocny rozrusznik, bo też tak się może, no niby nie powinno się zdarzyć, no ale powiedzmy strzeżonego Pan Bóg strzeże. Ja w swoim silniku na przykład, ponieważ jeżdżę na alkoholu, na etanolu, to jeszcze dodatkowo powiedzmy na zimę wlewam normalne paliwo i odpalam silnik na normalnym paliwie, żeby wtryski się nasmarowały powiedzmy takim zwykłym paliwem, bo alkohol, no jak wiadomo, jest bardzo suchy i potencjalnie szybko wszystko koroduje, co ma z nim styczność, także akurat tutaj raczej nie ma takiej potrzeby, tak, no bo jeździ na zwykłym paliwie, więc spoko. Paweł, jak już Cię tutaj mam, to chciałbym się Ciebie zapytać o temat doboru oleju silnikowego w przypadku jego ekstremalnych obciążeń. A właśnie w Twoim sporcie te obciążenia są ekstremalne, ale możemy to nawiązać do motocykli, bo akurat taki motocykl jest najczęściej wysokoobrotowy. Tam jego obciążenia są naprawdę duże w silniku, tak samo jak i to, co się dzieje z tym motocyklem, czyli pochylenia, różne zmiany położeń, to jak ten olej przepływa i jak się grzeje. Można to porównać troszkę do sportu, który Ty wykonujesz, ponieważ tam też ten olej przelatuje, bo tam też przekładki są i przepływa sobie z jednej w drugą stronę. Tak, potrafi ten olej raz, że odpłynąć, a dwa, że o ile powiedzmy na mnie grozi zerwanie filmu olejowego raczej z racji obrotów, no bo jednak tu są sporo wyższe niż powiedzmy u nas, no ale bardziej grozi z racji wyciśnięcia, powiedzmy przez to, że silnik ma załóżmy, nie wiem, 1000 Nm przy 4000 obrotów, tak? No to już tam no, poci się trochę przy tym. Więc no co, no na pewno lejemy lepszy jakościowo olej, a z tego lepszego jakościowego oleju na pewno taki, który powiedzmy ma wyższą lepkość i jest bardziej odporny po pierwsze właśnie na zerwanie tego filmu olejowego, czyli nie wiem, seryjnie załóżmy jest 5W40, to lejemy 10W50 albo nawet 20W60 czasem, tak? Tyle tylko trzeba pamiętać o tym, że taki olej powiedzmy na zimnym rozruchu, no to tam staramy się powiedzmy tego silnika za wysoko nie kręcić, no bo jest bardziej lepki, więc z natury buduje wyższe ciśnienie, szczególnie właśnie przy niższych temperaturach, jak on jest naprawdę gęsty i można sobie coś tam uszkodzić, bo jak ktoś powiedzmy kopnął w odcinkę na zimnym oleju, to potrafił pompę oleju na przykład rozerwać. Więc przygoda słaba, więc już bardziej się skupiamy na tym, że na takim oleju no to staramy się ten sprzęt rozgrzać, zanim go tam będziemy męczyć na jakimś torze.
No i też nie ma co przesadzać, tak? No bo im powiedzmy gęstszy olej i to ciśnienie wyższe, tym będzie ten olej bardziej grzany. Także to też jak gdyby niewskazane, no bo będzie się bardziej grzał, no to za chwilę straci jakieś tam swoje właściwości. Więc też nie ma co powiedzmy od razu, że nie wiem, jeździmy sobie amatorsko po torze, to wlejmy najgęstszy, najmocniejszy, najfajniejszy jaki jest, bo tak, no bo czasem to po prostu nie ma sensu. No, czasem wychodzi, że jakościowo lepszy olej, powiedzmy od tego, który jest zalecany przez producenta, już spokojnie wystarczy. No, wiadomo, tylko kwestia mocy, tego jak ten silnik będziemy kręcić, nie wiem, temperatury na zewnątrz, opon na jakich będziemy powiedzmy jeździć, bo też inaczej się obciąża silnik i tak dalej, mijąc kładowych. No i super, czyli mamy już jakiś pogląd, jak możecie dobrać olej nawet we własnym zakresie. Pamiętajcie, że producenci olejów mają oleje, tak jak tu Paweł powiedział, że są tak jakby półka wyżej, półka niżej, ale o tych samych parametrach. Czyli przykładowe 10W40 może mieć olej firmy Motul 5100 albo 7100, będzie miał te same parametry, tylko może mieć w tym momencie lepsze właściwości pracy tego samego oleju. Będzie bardziej odporny, nie wiem, na temperaturę na przykład, tak, i tego typu rzeczy, więc oferta szeroka, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Paweł bardzo za pomoc i mam nadzieję, że więcej zrozumieliście niż to, co ja Wam powiedziałem. Dziękuję Pawle za zaproszenie.